Cześć. Dzisiaj będzie krótko, bo i król nie żył zbyt długo. Ten król, o którym będę dzisiaj mówić, mianowicie Jan Olbracht. Żył na 42 mniej więcej i zmarł na początku XVI wieku, kiedy to przez Europę przetaczała się pierwsza fala syfilisu, która zabiła również i tego króla. Syfilis wtedy miał przebieg bardzo gwałtowny, bo był to wtedy nowy patogen w Europie. Jan Olbracht rządził zaledwie 9 lat. I nie były to specjalnie chlubne rządy, ani specjalnie znaczące. Nie będę Was oczywiście zamęczać datami o wszystkich sprawach wojskowych i wszelkich innych. Przeczytacie sobie w podręcznikach szkolnych. Ja się dzisiaj skupię na jego życiu prywatnym. Jan Olbracht był bardzo miłym młodzieńcem, podobno, do czasu. Był synem Kazimierza Jagiellończyka, jednym z synów, żaden z jego synów zresztą dobrze nie skończył, i był kształcony przez ówczesne znakomitości. Najpierw przez Jana Długosza, który miał zresztą bardzo ciężką rękę i bardzo lubił bić wychowanków. Pisał zawsze, że nie masz dla mnie milszej muzyki nad płacz moich dzieci pod rózgą nauczycielską. Także Jan Długosz uczył bardzo twardą ręką. Kiedy Jan Długosz zakończył swoje nauki, przekazano Jana Olbrachta, przyszłego następcę tronu, pod opiekę kolejnego nauczyciela, rozpasanego Włocha, Kalimacha, który miał na młodzieńca podobno największy wpływ, bo opowiadał mu o tym, że życie jest krótkie, no tu miał w sumie rację, zresztą wtedy i tak wszyscy krócej żyli, i że trzeba z niego korzystać, że dobrodziejstwa żywota są dla ludzi i generalnie nie żałujmy sobie. Sam Kalimach umarł na dżumę i w ogóle leży w kościele dominikanów w Krakowie, więc Kalimacha także można odwiedzić. No więc uczyli tego Olbrachta i uczyli i skończyli jak miał 15 lat, bo jednak bez przesady z tym uczeniem. Jak na ówczesne czasy to i tak był znakomicie wykształcony, bo jakby płynnie podobno wygłaszał mowy po łacinie we dworze już jako 12-latek. No już widzę tego 12-latka, który włącza się po łacinie do rozmowy na dworze królewskim, żeby wygłosić mowę. Musiało to być wcale nie irytujące. Ale ponieważ życie jest krótkie i Jankowi tego dwa razy nie trzeba było powtarzać i że przyjemności życia są po to, żeby z nich korzystać, to całe życie korzystał i szybko się za to korzystanie wziął. Lubił jeść, kobiety też mu nie przeszkadzały, alkoholu na dworze nie brakowało, no i nigdy się nie ożenił. Trudno powiedzieć dlaczego, ponieważ małżeństwo dla następcy tronu to była sprawa niemalże obowiązkowa ze względu na potomstwo, na sojusze. Być może król myślał po prostu, że ma jeszcze na to dużo czasu, bo jest młody, a może dlatego, że miał koszmarną reputację i nawet dwory królewskie za cenę sojuszy nie chciały oddawać swoich córek za żonę Janowi Olbrachtowi, bo wszyscy wiedzieli o jego rozwiązłości, o jego porywczym charakterze. Marcin Kromer, taki kronikarz, pisał: na cielesną miłość poniekąd był natarczywy. Być może jest to taki eufemizm na to, że król Jan Olbracht był gwałcicielem, ale tego nie wiem. Maciej Miechowita, kolejny kronikarz, też pisał, że namiętnością i chucią jako człowiek wojskowy folgował. Czyli, nie wiem, przechodził przez salony z pannami jak szwadron wojsk przez wieś, nie wiem. Prawdopodobnie pławił się w uciechach łoża i preferował przelotne relacje, nie chcąc związać się na stałe. Tak to ujmijmy delikatnie. Także no, nie doczekał się legalnego prawdopodobnie albo jakiegokolwiek dziecka. Nic nie wiadomo o jego bękartach. Choć spekulowano, że synowie Kazimierza Jagiellończyka byli niepłodni. Być może Jan Olbracht był niepłodny z powodu syfilisu, który bardzo szybko zaczął go trawić. Dość szybko zaczął chorować. Wszędzie jeździł z gromadą przybocznych lekarzy. Królowanie mu nie szło, pod Mołdawią trochę przewalił tam na jakimś bitwie i to strasznie go zestresowało. Wpadał w ciągi alkoholowe, które łączył z orgiami. Nie wiem, czy to jest dobre połączenie, no ale trzeba przyznać, że no nie marnował czasu, tak? Bo miał go mało, jak wiemy. Jego brat, Fryderyk, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, strasznie go upominał. Zresztą arcybiskup gnieźnieński, tenże Fryderyk, właśnie także zmarł na syfilis i tu jakby
też prawdopodobnie nie zaraził się przez siedzenie na tej samej desce klozetowej, co chory, tylko w jakiś inny sposób. W każdym razie brat Fryderyka, czyli król Jan Olbracht, niespecjalnie robił sobie z tych uwag cokolwiek. Sfinks spowodował bardzo charakterystyczne zmiany skórne i deformacje, więc rozpoznanie choroby nie nastręczało specjalnych problemów. Na pewnym etapie powodował także zmiany w mózgu i halucynacje, więc część dziwnych zachowań króla można przypisać samej chorobie. I szukano kronikarzy, bo jakby podejrzewam, że to głównie chodziło o to, żeby zwalić na kogoś winę za chorobę króla, szukano winnej osoby, która że króla niby to podstępem zaraziła. No trudno, żeby ktoś podstępem zarażał króla, który brał udział w orgiach, ale jak wiadomo potrzebna była osoba winna i tą winną musiała być kobieta, bo kogo obsądzać o takie bezeceństwa. I osądzano w kronikach niejaką Mieszczkę Krakowską, niejaką Wąsównę. Sądzę jednak, że to było zwykłe polowanie na czarownicę. Król nie stronił od prostytutek, właściwie nie stronił od żadnej kobiety, więc szukanie winnych jest zupełnie bezsensowne, ale kronikarze potrzebowali winnych znaleźć. W czasie ostatniego Sejmu, bo jak wiemy, to jest tylko 9 lat rządów, tutaj nie mam za bardzo o czym mówić. W czasie ostatniego Sejmu król prowadzi narody już z łóżka. Dotykał go paraliż, który jest charakterystyczny dla końcowych stadiów syfilisu. Piszą o tym w listach rajcy, którzy byli przy tym obecni i brat, tenże prymas Polski, udziela Janowi namaszczenia i ten umiera podobno w ramionach kasztelana Mikołaja Szydłowieckiego. Jan Olbracht umiera w 1501 roku i ani alkohol, ani obżarstwo nie utrudniły, że tak powiem, sprawy syfilisowi. I nie był to jedyny król syfilityk. I możemy go odwiedzać na Wawelu, ale jego serce wmurowano w jedną z kolumn w bazyliki świętego Jana w Toruniu. Czyli to serce królewskiego króla syfilityka jest wmurowane w kolumnę bazyliki. No brawo. A sam król leży na Wawelu. Także jakby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie. Podcast jest krótki, bo król nie żył zbyt długo. Zabiło go rozpasanie i fakt, że posłuchał prawdopodobnie lekcji Kalimacha, także uważajcie, kto uczy wasze dzieci. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Jana Olbrachta. Krótki podcast, krótkie życie. Noście prezerwatywy.